Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym nekromancie Neu8 i będziemy sobie korzystać z eventów m.in. epickiego oraz twierdzy, dlatego że w dzisiejszym odcinku będę chciał już zacząć stopowanie lochów na tym nekromancie bardzo wcześnie, ale zaraz oczywiście przejdę do szczegółów. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie napisać w komentarzu, czy gracie na EU8, jaką klasą postaci, jak wam idzie, bo jest to mimo wszystko bardzo, ale to bardzo mocny serwer, jak na to, że nie jest to okrągły numer. No i właśnie, jeżeli chodzi o tego nekromantę, mamy event twierdzy, spróbuję tutaj poszukać może troszeczkę gemików legendarnych podmienić, bo co niektóre mam bardzo, bardzo stare. Póki co nagrałem to oczywiście w niedzielę, poleciały mi dwa duże legendarne gemy, więc no te najsłabsze już podmieniłem, ale mamy tutaj jeszcze 385, 387, gdzie już mi lecą prawie 500, więc warto będzie to podmienić, zobaczymy ile grzybów na to pójdzie. Oprócz tego postaram się zmienić broń, no i może po tych wymiankach wbiję dzisiaj z 4-5 leveli, co da nam jakoś 342 level, może 343, no i właśnie będę już planował zakończyć. Będę po prostu planował zakończyć klikanie lochów tutaj na tym koncie. Dlaczego? Ano dlatego, że docelowo chcę wbić jak najwyższy level nekromanty na świecie. Po stopowaniu lochów, po tym wszystkim, będę chciał mieć jeden z najwyższych, jak nie najwyższy, no i zobaczymy jak nam to po prostu pójdzie. Wiadomo, jest to dość długoplanowy cel, powiedzmy, dość trudny, no bo jednak bardzo dużo mocnych graczy gra tym nekromantom, jeszcze tam na innych serwerach, co niektórzy zaczęli na jakichś starych serwerach. No ale właśnie, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Czyli planuję stopowanie właśnie, planowałem jakoś na 345, 350, ale już sobie po dzisiejszym odcinku zacznę, no i jakoś do 550. Na 550 około klikam lochy, no i mówię, zobaczymy jak wtedy będziemy stać. Mamy teraz te rankingi na stronie tej, na tym sklepie internetowym oficjalnym. Mamy te statystyki, mamy rankingi, tam można porównać jaki jest na dany moment najwyższy level danej klasy, więc no zobaczymy, nie interesują mnie tutaj aż tak statystyki, jest to nowa klasa postaci, bardzo mi się podoba i fajnie będzie mieć właśnie jeden z najwyższych leveli na świecie. Dobrze, co do nekromanty, co tutaj się pozmieniało na szybko? W tym momencie mamy aurę 11, jak widzicie. Jeżeli chodzi o zarządcę areny, no to mamy tutaj, no na tym etapie jesteśmy. Mamy już oczywiście same platynki. Teraz codziennie sobie kupuję skipy 7-dniowe. No i jakoś to powolutku idzie. Tutaj surki, może sobie poulepszam troszkę itemy dzisiaj jeszcze przed klikaniem. Tutaj chyba nic ciekawego. Jeżeli chodzi o czary, to dzisiaj, czyli w tą niedzielę, 28 stycznia, dostaliśmy ostatni czar na tym serwerze, więc już mamy komplet. Ja tutaj mam wszystko zaczarowane, jak sami widzicie. Oprócz tego pupilki też połapałem. Już mamy, no w sumie praktycznie wszystko zamknięte, wszędzie już karmię ostatnie pupile, tutaj ubiłem hydrowira wczoraj, będę go oczywiście musiał dzisiaj złapać i zacząć karmić, no i tutaj poszedłem w paladona, złapałem go teraz, bo jest event epicki i tym paladonem jeszcze muszę zamknąć i tak naprawdę pupile też już będą z głowy, ale sporo tych pupili właśnie w ostatnim czasie połapałem. Tutaj portalu na razie nie klikam, lożków oczywiście nie klikałem, wiadomo, poza odcinkiem, tu jakby nic dziwnego. Twierdzę mamy na poziomie 15, tutaj mamy salkę również na poziomie 15, no i teraz kwatery nam się budują na 15 i potem będę oczywiście dalej leciał twierdzę. Inne budynki w tym momencie no stoją w miejscu, tak naprawdę stoją w miejscu, głównie się skupiam na tych dwóch głównych, powiedzmy. Jeżeli chodzi o podziemie, to mamy serce na poziomie 13, traktor na 12, no i teraz sobie chyba jeden albo dwa poziomy trenera podbiłem, mamy 12 i teraz wbijam na 13, właśnie z tego powodu, że przed tym klikaniem lochów, planowałem już to klikanie od jakiegoś czasu, czekałem na te eventy, które mamy teraz, więc po prostu ten wyższy trener na pewno nam się przyda. Gildyjka w tym momencie stoi bardzo dobrze, mamy 6 lokatę, nie ma żadnych awków, nic się nie dzieje. Tutaj mamy 326 średni, tak samo jak zresztą Necropolis, więc można powiedzieć, tutaj mamy 335, no jesteśmy mniej więcej egzekwo top 5 gildią na tym serwerze w tym momencie, więc nie tak źle, jak na to ile tu jest mocnych gildii, przede wszystkim pierwsze dwie, jak to wszystko wygląda, no to gildia w 100% składająca się z Polaków nie wygląda właśnie wcale tak źle. No, jeżeli chodzi o pupila, to mamy czterogłową hydrę, ja tu w ogóle muszę zmienić, jeżeli chodzi o tego pupilka, to dobrze by było, chociaż nie, no ja mogę tak naprawdę, no powiedzmy, nie wiem, pirodliszkę ustawimy na ten moment, bo tam widziałem, że mi pisali, żeby zmienić na jakiegoś lepszego, no ale docelowo będę ustawiał tutaj te ostatnie, tylko muszę je nakarmić na poziom setny, jak dobrze pamiętam. No i tyle, salę chwały wam może pokażę pod koniec odcinka, tutaj nic ciekawego, lecimy, nie ma co przedłużać, mam wszystko zaczarowane, tak jak mówiłem, u pachołków i u siebie, pachołki tutaj mają punkty życia wszędzie, może wam jeszcze popokazuję, co tutaj się na tym koncie zadziało. No długo nie było odcinka,
odcinka, tak naprawdę. Widzę, że 13 stycznia tutaj ostatni portal, więc na szybko sobie pooglądamy, co tu się zadziało, jakieś przejścia w pupilach i tak dalej. Przejścia w pupilach nie robiłem wcale żadnych mocnych, bo wiadomo, ja już od dłuższego czasu, od wielu serwerów wychodzę z założenia, że nie ma co wydawać jakieś tam tony grzybów na pupile, gdzie i tak docelowo, jak potem mamy już wszystko połapane, karmimy powiedzmy ostatnie, no i tak naprawdę inni gracze, którzy grają free to play, również zaczną karmić te ostatnie, przedostatnie, no to to się bardzo mocno wyrównuje i nieraz potrafimy przegrać właśnie w walce z pupilem, z graczem w zasadzie free to play, który wybierał ścieżki free to play. Także pupile bardzo duże RNG, oczywiście wiadomo, najlepiej jak najszybciej dojść do końca, bo to są statystyki dla postaci i tak dalej, no ale mimo wszystko mówię, nie wydaje tutaj bardzo dużo grzybów, więc tak naprawdę na te przejścia, które widzicie, tutaj mamy Jadun, Tyranożar, no i ten Hydrowil na ten moment, Hydrowir, nie wydałem więcej niż chyba 50 grzybów na każde przejście, więc no mówię, tak, no takie eko, jeżeli chodzi o pupile, to ja tak do tego bardziej eko podchodzę, szkoda mi po prostu na to grzybów, bo nie widzę w tym sensu. Jak ktoś bardzo tryharduje, ma tam niemalże nieograniczony budżet, no to wiadomo, że wtedy chce wszystko robić no na 100%, wszystko od linijki, nawet każde przejście w pupilach dokładnie ma wyliczone, kiedy może kliknąć, kiedy jeszcze nie może kliknąć. Ja te pupilki już od dłuższego czasu, mówię, na wielu kontach ostatnich zacząłem traktować tak bardziej po macoszemu. Dobrze, tutaj mamy kolejny portal, to wam wszystko popokazuję, żeby już było powiedzmy zaklepane na odcinku, cyk. No i tu mamy Hydrowira, którego ubiłem, tak jak mówię, wczoraj. Tak naprawdę mogłem jeszcze go wczoraj złapać, bo niestety, no ogarnąłem, że mogę go ubić dopiero po awce. Jakbym go ubił przed awką, no to wtedy byśmy już od wczoraj go karmili. Szkoda, bo mamy też event pupili, więc zawsze to 9 dodatkowych jedzonek by wczoraj już na niego wjechało. No ale jest jak jest. Dobrze, tyle, tak naprawdę tyle. I co? Teraz byśmy chcieli poszukać... Oj, co ja robię? Teraz byśmy chcieli poszukać broni. Ja tutaj mam czapeczkę. Jeżeli chodzi o tą czapeczkę, to możemy ją podmienić. Tą możemy wrzucić do kibla. W ogóle tutaj nic nie szkodzi. Odzyskujemy sobie klejnocik, cyk, cyk, w ten sposób. Bo czapka nam dawała sporo. Może na razie razy 8 ulepszymy, zobaczymy. Czapka nam dawała sporo statystyk i pancerz na plus. Ale generalnie itemków nie ma co wymieniać, przynajmniej na razie. W ogóle to jeszcze runki, zobaczcie. Runki, ja w tym momencie, może ja to odpalę. Ile ja mam run? Powinienem to sprawdzić przed odcinkiem, zapomniałem. Tak czy inaczej mamy 4 deciliony, 3,5, więc tutaj 4 deciliony, ja już sobie na szybko sprawdzam, to jest E45, czyli możemy maksymalnie 28% znaleźć, jak dobrze widzę, Jezu, zasłania mi tu monitor, 28% runy w broni, no to jest sporo, bo mamy w tym momencie 22, tu mamy 27, to sobie możemy kupić. Wiadomo, najlepsze procenty damy oczywiście dla naszej postaci, damy dla jakiejś Kunegundy, no a tutaj resztę damy dla pachołków. Pachołki też mają po 20, tutaj 20, tutaj 20, zobaczcie, no to jest po 7%, to też nam da na pewno dużego boosta właśnie do klikania tych lochów. Co mogę więcej dodać? Tu mówię, raczej szukamy tylko broni, bo itemki nam nie dają za dużo, zresztą pewnie zaraz zobaczycie. Szkoda to wymieniać, także szukamy głównie broni, tu mamy tylko 19%, tu mamy 22, no rozstrzał tych broni jest bardzo, bardzo duży. Brońki mi dają już po około 50 średnich. Jak się jeszcze trafi jakaś epicka z fajnym rozrzutem, to dobrze będzie... Tu mamy 25, tu mamy 25, tu mamy 19, Jezu, jaki to jest duży rozrzut. Dobrze będzie ją podmienić, no ale tylko broń. Tu mamy 26, gdzie maksymalnie 28, no dobra, 26 powiedzmy, że już mogę kupić. Też nie będę się tutaj, wiecie, jakoś napinał. To jest spoko item, tylko że my nie mamy za dużo golda, ale to jest naprawdę spoko item. Możemy sobie zamienić runki, zrobimy to w ten sposób, tu dodamy miejsce na klejnot. Skoro już nam się trafia, że i nam daje pancerz na plus i tam ponad 20 statystyk, to czemu nie? Ulepszymy to sobie razy 8, tu od razu zaczarujemy, bo to są rękawice za pamięci. Cyk, no i dobra, lecimy dalej, szukamy dalej. Co nam tutaj ciekawego się jeszcze pokaże? No dobrze by było chociaż jedną brońkę 28% znaleźć, właśnie po to... O, tu mamy buciki, ale na wszystkie staty. Właśnie po to, żeby podmienić. Tu jest 26. Dobra, kupimy to 26, niech będzie. Zawsze to jakiś buścik. Tu mamy 21. No jeszcze jedną 27. To jest takie absolutne minimum, żeby to 27% znaleźć. No bo nie jest łatwo, nie? Tego maksa jednak nie jest łatwo znaleźć, a ten 1% w tom czy w tom, no już nam aż tyle nie zmieni. Bez przesady. Dobra, tutaj mamy kolejne rękawice, ale pancerz na minus. Bardzo ciężko, powiem wam. Tak jak ostatnio, przez ostatnie dwa dni, jak trwał event, specjalnie rolowałem zbrojownię, bo może akurat mi polecam
poleci jakaś fajna broń właśnie pod ten odcinek. No i tak musiałem kupować te epiki, żeby tutaj rozmontowywać sobie. Powiem wam, że bardzo, ale to bardzo ciężko znaleźć na tym etapie, na którym jestem, jakieś lepsze itemki, które dają mnie. Generalnie wszystkie itemy mi dawały tam po 15-20 statystyk na plus, ale praktycznie wszystkie również dawały mi pancerz na minus. Więc znaleźć takie, które daje, taki itemek, który daje chociaż te 20 statystyk i jeszcze oprócz tego pancerz na plus, no to jest ciężkie. Szczerze mówiąc, to jest ciężkie. Nie wiem, czy tutaj te moje itemy, które mam obecnie, są z jakiegoś dużego rola, nazwijmy to, właśnie pancerzowego, że tak powiem. No ale tak czy inaczej właśnie ciężko, także nie ma sensu tutaj tego wymieniać. O, i mamy 27%, za mało złota. No i właśnie to jest to, co wam mówiłem. Dobra, to może jakieś tornadko. Tornadko raczej dokładnie, łatwo by nam padło. Zawsze to z tornada troszeczkę golda przyda się. I tu też mamy jakieś bronie. Tu mamy 21%, tu mamy rękawice. No niestety, musimy to sprzedawać, jest jak jest. Dobra, to kupujemy, cyk. No i wymieniamy. Oczywiście... sobie na razie zostawimy, bo sobie planujemy wymienić brońkę, natomiast tak, Barbarowi dajemy 26, Mariuszkowi dajemy 26 również i tutaj Kunegundzie damy 27. Dobra, cyk, w ten sposób to możemy rozmontować, myślę, to możemy też rozmontować, no i wszystko jest ok. I 27 zostawiamy dla siebie. Dobra, to sprzedajemy, cyk, no i teraz już możemy zacząć rolować właśnie po jakąś broń, ewentualnie, o, właśnie po taki itemek, tylko tutaj no znowu nam brakuje goldzika, ale to jest zwiadowca, to jest zwiadowca. No na szczęście nie zostawiłem golda, bo mówię, codziennie kupowałem epiki do rozmontowania przez ostatnie dwa dni, ale na szczęście mamy tu jeszcze jakieś tornadko, to tamto, o, tu nam nawet epik poleciał, ale go zostawimy na później. Na szczęście mamy takie rzeczy, które nam jeszcze tego golda dają, po prostu, żeby tutaj nie zostać z niczym. Mam jeszcze awkę, ale no wiadomo, awki nie chcę na razie zużywać, bo wolę wbić jakieś levele. Dobra, dodaj miejsce na klejnot, odzysk klejnotu, cyk, zrobimy sobie w ten sposób. Tutaj sobie zrobimy razy 8 również. Zobaczę w ogóle, na ile mi surek starczy, ale na razie tak bezpiecznie na razy 8 ulepszam. Nie musimy tego czarować, bo to... które to jest? To jest pierścień, tutaj mamy paseczek, tak? Obuwie, pas, dodatkowe piwko, dokładnie, pas to było dodatkowe piwko, więc taki czar nam jest potrzebny tylko i wyłącznie na... tu kolejne buciki, ale pancerz na minus. Tylko i wyłącznie na robienie awki, więc do setu do awki po prostu. Dobra, szukamy tej broni. No powiem wam tak, ciężko. Jedna mi broń chyba poleciała. O właśnie, no i to jest to, co mówiłem. Zobaczcie, świetna broń, prawie 70 średnich, bardzo dobry górny rozrzut, no ale niestety na wszystkie staty. Czy chcę ją brać? No nie chcę, no wolałbym na 3 staty, więc jednak tutaj, no porolujemy jeszcze, porolujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i proszę bardzo, i wyszło cudownie, wyszło tak naprawdę cudownie, też prawie 70 średnich, mamy 2000, no taki sam rozrzut praktycznie, no i runka słabiutka, ale runkę to podmienimy, dobra, tylko niestety nie mamy golda, ale teraz już za momencik będziemy tego golda mieć, to muszę sprzedać, trudno, jest jak jest, dobra, czyli brońka wymieniona, super, teraz tak, to mamy 27%, tutaj sobie dajemy cyk, tu sobie oczywiście odzyskujemy klejnocik, pyk, pyk, w ten sposób i mamy razy 8, to ile nam daje kryształu? 38, więc to na spokojnie można sprzedać i od razu tą brońkę sobie również za pamięci zaczarujemy. Dobra, super, czyli broń mamy wymienioną, można powiedzieć, że zbrojownia załatwiona i wendepicki tak naprawdę załatwiony, jakieś tam itemki jeszcze w międzyczasie powymieniałem. Teraz tak, możemy już to sobie na spokojnie poulepszać. Ulepszymy na razie razy 8 wszystko, tutaj pyk, no bo mówię, no ile mi te itemy dają. No tak z 20 statystyk bym na każdym dostał. No nie ma sensu, nie ma sensu tego wymieniać, bo na wymianę wszystkich itemków pójdzie bardzo dużo grzybów, żeby to wszystko poznajdować nowe. No a nie daje nam to tyle, ile byśmy mogli oczekiwać. Dobra, czekajcie, ulepszymy sobie wszystko razy 9, chociaż nie dam rady chyba dokładnie. Tylko całą lewą stronę i bronkę ulepszymy razy 9. Dobra, brakło nam metalu, trudno, zdarza się, nie ma tragedii. Teraz tak, jeszcze troszeczkę pokopiemy tych klejnotów. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Nie mam za dużej szansy, żeby dostać legendarny gemy. Każdy gemik to jest 30 grzybów, więc no to jest sporo, ale tu zawsze właśnie nam może jakiś czarny polecieć, te czarne zawsze pójdą na pachołki, tutaj Magusia w kolejności, bo Kunegunda już ma same czarne, teraz Mariuszka musimy przebierać w następnej kolejności, bo Mariuszek to jest mag, my posługujemy się inteligencją, więc jemu to się bardziej przyda, no nie pójdzie to na marne i zobaczcie, i mamy kolejną legendę, 483... czyli wymienimy powiedzmy ten. No te poniżej 400 trzeba koniecznie w pierwszej kolejności wymieniać, bo jednak no jest to ważne, nie? Jest to ważne i da nam dużego boosta. Dobra, to sprzedajemy, te czarne na razie niech będą w ekwipunku. Tutaj mamy cyk, tutaj mamy, no da, jeszcze no z dwie legendy jakby nam jeszcze poleciały. O, jest legenda, pięknie, prawie 500, zobaczcie. Tego możemy na pewno wymienić. I co? Tu mamy 4, 2, 6...
Tu mamy 4, no kurczę, jeszcze trochę do wymiany jest tych gemików. No jakby nam poleciały tak z 2-3 z rzędu, no ale to no za mała szansa, żeby tak to cudownie wyglądało. Ale dobra, jeszcze pokopiemy, dlaczego by nie, zobaczymy. Nie, powiedzmy, że tutaj sobie ustalę jakiś limit grzybowy, ile będę chciał na to kopanie wydać. Dwa gemiki już wymienione, więc powiedzmy, że spoko. Jest kolejny legendarny sup. O, dwa z rzędu legendarne, dobra, pięknie. To jest to, o co mi chodziło. Teraz tak, co my tu jeszcze możemy wymienić? No prawą stronę... może inaczej, może zrobimy w ten sposób. Tutaj mamy 405, to też wymienimy. No i wypadałoby jeszcze wymienić tak naprawdę w hełmie, nie jest tragiczny, 480. Wypadałoby jeszcze wymienić w butach i właśnie w tym wisiorku. Kurczę, no dobrze by to było zrobić, nie? No jeszcze pokopiemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że w miarę szybko jeszcze kolejne dwa polecą. Tu sobie jeszcze damy dla Mariuszka czarny. Tych czarnych też nam za dużo nie leci. No mamy ile? Nie wiem, czy tu jest opis zaktualizowany, muszę zerknąć na to. Natomiast no mamy tylko 13% na czarne gemy, bo mamy 13 salek 15+, także no nie za dużo, nie? Dobra, jest kolejny legendarny. Kurde, ładnie te legendarne lecą, powiem wam szczerze. Bardzo ładnie, spodziewałem się, że więcej grzyba nam na to pójdzie, ale kurczę, bardzo ładnie lecą. Dają też nam spory boost do postaci, no bo to jest po 100-120 nieraz nawet statystyk na jednym gemie. Tam jeszcze czarny poleciał, teraz znowu czarny, super. Tutaj mamy cyk, no tu mamy na HP, no jeszcze jeden legendarny i kończymy zabawę. Kończymy zabawę w skipowanie i lecimy w lożki, proszę, no daj w miarę szybko. Trzy czarne gemiki, czyli tak, Mariuszek już ma komplet czarnych, cyk, cyk. I możemy już powolutku zaczynać dawać Barbarowi. Tutaj ten Barbar ma same na siłę, no ale to już nawet się nie będę rozwodził nad tym, tylko po prostu po kolei będziemy podmieniać, jak nam polecą. Zobaczcie w ogóle, że trochę golda też zarobiliśmy z tych gemów. Może warto było najpierw zacząć od gemów, ale też nie wiedziałem, ile mi grzybów pójdzie na te gemy. Mamy kolejny czarny. No daj jeszcze jedną legendę. Proszę, kurczę, wyczerpaliśmy swoje szczęście, jak nam dwa z rzędu poleciały. Ostatnia legenda, już koniec, już nie męczę tutaj. Może nam jeszcze do końca eventu poleci jedna, no ale wiadomo, do końca eventu nie zostało za dużo czasu, więc wątpię, kurde, ile tych czarnych leci. Dobra, no to się przyda, zawsze to 13 piętro nam może pójdzie w mroku i tak dalej. Więc... Jezu, już mi się tutaj mieni w oczach, myślałem, że sprzedałem legendarnego. Więc nie jest to złe, ale no przydałby się, mówię, jeszcze ten jeden ostatni legendarny. Kurde, no co jest, tak długo, takiej długiej przerwy między legendarnymi jeszcze nie mieliśmy, jak mam być szczery. Tu znowu na szczęście. Tu mamy na siłę, no proszę, daj ostatniego tego legendarnego. Jezu, tragedia, nie wiem, czy w ogóle jest sens. Dobra, kolejne dwa czarne. My tu zaraz wszystkie pachołki ubierzemy w te czarne. Nie wiem, czy jest sens, powiem wam szczerze, aż tak wymieniać tego jednego gema. Czy już nie lepiej po prostu poczekać, czy on nam aż tyle zmieni. Dobra, powiedzmy, że jeszcze 5 kopań. 5 kopań, jak nam poleci to super, jak nie poleci to trudno. Mamy kolejnego czarnego, mamy tutaj na inteligencję, to było trzeci, teraz mamy czwarty i teraz mamy piąty, niestety. Dobra, jeszcze jeden czarny dla Barbara, tutaj mu wymienimy, te sprzedajemy, trudno. Dobra, czyli jeszcze jeden gemik do podmianki w razie 433, ale on nie jest tragiczny, nie ma co. Dobrze, lecimy. Lecimy, widzowie, w lożki. Co my tutaj mamy do kliknięcia, bo to jest najważniejsze. Na pewno chciałbym dzisiaj kliknąć tornado i to chciałbym kliknąć tornado już do poziomu 486, ale to może zaraz. Tu mamy S8. Tu mamy cyk, mamy wszystkie, no i powiem wam, że procenty na lochy wyglądają o wiele lepiej, nie ukrywam, jak to tutaj teraz wygląda, cyk, zrobimy sobie w ten sposób, tutaj może zrobię, no powiedzmy tak na razie i teraz sobie zrobimy cyk, dobrze, teraz tak, Dindendor, widzę, że mamy na niego naprawdę dużo, portal do piekieł możemy kliknąć, no ale wiadomo, raczej go nie ubijemy, może teraz to tornadko, tu mamy w ogóle jakiegoś magusia, tornado możemy poklikać, żeby już, no mieć to z głowy, to tornado bym chciał, mówię, do tego 486 dobić. Nie powinien to być problem, mając już takie runy w broni i po prostu takie gemiki też ulepszone, lepiej te itemki, no jeszcze tutaj musimy 36 tornad tak naprawdę pokonać, żeby to miało ręce i nogi. Mamy trochę miejsca w ekwipunku, więc to nie jest złe. Może coś tam wiedźma będzie od nas chciała. Tu jakiś nam epiczek poleci, no i cyk, co możemy dać? Pasek możemy dać jak najbardziej. Tu mamy plus 20, tutaj mamy na wszystkie staty i to w ogóle możemy z bomby rozmontować, bo to jest tanie. To jest dość drogie, więc sobie zostawimy. No i dobra, i powiedzmy, że to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy. No jeszcze nie są takie drogie te itemki, więc zrobimy to na ten moment tak. Lecimy dalej, teraz mamy zwiada. Mamy już 339 level, więc równy jeden level wbiliśmy od startu dzisiejszego odcinka.
Kurde, szkoda, że te paski takie tanie, ale dobra, to zostawię, to zostawię. Lecimy dalej. Teraz mamy jakiegoś woja. No ładnie to pada, ładnie to pada. To tornadko nam da, mówię, no, z dwa levele, myślę. Dwa levele na luzie. Teraz mamy jakiegoś magusia, dawaj, cyk, syrenia, cyk. No, jeszcze 16 pięter. No, na 4,86 zaczynam stopować. Na 4,86 zaczynam stopować już tornadko. Zobaczcie, tu mamy paseczek w ogóle za 10 milionów. Świetnie, tu mamy cyk. No i mamy 138 milionów. Teraz tak, tu mamy wszystko poczarowane, nic nie wymieniałem. No, myślę, że możemy dobić sobie, powiedzmy, chociaż nie wiem, czy damy radę, ale jakoś do 3400, nie, do 3400 nie damy rady. Inte i potem będę leciał jakoś do 300 HP. Taki jest plan. W ogóle, no, statystyki może kogoś ciekawią. Bożkowi szczęścia oczywiście już więcej nie daje. Teraz lecę tak około 300 więcej inte od HP. Jak już HP będzie kosztowało 10 milionów za statystykę, czyli na około 3,5 tysiąca podstawy, no to wtedy będę leciał głównie inte. Będę się tutaj skupiał, tak jak mówię, głównie właśnie na incie. Taki jest plan. Tak myślę, że będzie to wyglądać. Czy ja w ogóle zacząłem kopać gema? Nie zacząłem. No właśnie, mój błąd, standardowo. Lecimy dalej, teraz mamy sukuba bezwstydnego. To jest wojownik, małżon to jest wojownik. Tam nam w ogóle jakaś broń poleciała. No i zobaczmy, ta brońka daje nam plus 4 średnie, z tego co widzę. No a tutaj Mariuszkowi daje... no plus 85 średnich, ale chyba nie ma sensu. Chyba nie ma sensu tego wymieniać. To sobie zrobimy tak, lecimy dalej. Nie ma sensu z racji tego, że to jest na wszystkie staty. A 80, mamy 340. 80 średnich to nie jest wcale tak dużo, nie? Jak na broń magusia. Dobra, tutaj mamy cyk, tutaj mamy magusia kolejnego, teraz mamy wojownika, 479 tornado, no bardzo ładnie to idzie, dużo expa, dużo golda i bardzo ładnie. O Jezu, tu już nam rękawice dają plus 39, a ile mi dają? Plus 2. Dobra, no ale to jest za 10 milionów, to powiedzmy, że też zostawimy, to możemy sprzedać, bo jest tanie. Tutaj jeszcze damy te dwie statystyki, no i jeszcze jedna i będziemy mieć równe 3400. Kurczę, no strasznie boli ten brak miejsca. Tu klata bardzo tania. Tu w ogóle pierścionek za ile? 6 milionów. No tu mamy to wszystko drogie i to będzie ewentualnie też do kibla. Tutaj mamy jakiegoś zwiada. Tutaj mamy znowu rękawice bardzo tanie. Możemy je sprzedać. Tu mamy syrenię, cyk. No i mamy sinego gula. Siny gul, 486 tornado. Zobaczę, ile mam w ogóle na niego procent, ale raczej nie za dużo. Raczej tutaj to są jakieś groszowe sprawy. Dobrze, czyli tornadko dobite, zgodnie z planem, tak jak chciałem. Teraz mamy tak, strefa światła, lecimy po kolei. Mamy ekspres do szkoły magii, Dindendora, na którego mam 15%. No, nam nie da za dużo expa, ale no, zawsze to troszeczkę levela do przodu. Ja to w ogóle nawet na 340 planowałem stopować, więc no, mówię, te plany były dość wczesne. Po prostu dość wczesne. Zobaczę, dla testu po prostu. Chcę zobaczyć, jak takie stopowanie wyjdzie, gdzie zacznę na 340. W ogóle im wcześniej zaczynasz, tym musisz dłużej to stopowanie robić, nie? Z tego, co widziałem, jest taka zasada. No, ale mówię, no, jak my tu zaczniemy na tym 340 i będziemy lecieć do jakiegoś 550, no to na pewno to się, no, to się zwróci, to się na 100% zwróci. Podobijam tutaj co mogę. Dokładnie, cyk, tu kolejny. Brońka nie jakaś wcale droga, więc lecimy. Teraz mamy jakiegoś magusia. Czy ja chcę na ślepo klikać? Chyba nie bardzo. Chyba nie chcę jakoś mocno na ślepo klikać. Oczywiście wiadomo, zamknę sobie tutaj jeszcze miasto intryg w mroku. To jeszcze jakiś odcinek z klikania na tym nekromancie będzie, ale to dopiero jak już będę miał maksymalne runy i będę mógł faktycznie to miasto intryg zamknąć, to sobie tutaj ubijemy po pupila. No i tak samo tego 10 tutaj w 13 piętrze w strefie mroku też ubiję po pupila. No i tyle, to będą ostatnie lochy po dzisiejszym odcinku, które będę chciał jeszcze kliknąć. Dobra, na komendanta Kome w mroku mamy 10%, to jest bardzo dużo i on nam daje dużo expa. Kto tam jeszcze był? Gruboskórny Gerd jest kolejny, widzę, że mamy 9% na niego. No są te procenty fajne, są, cyk, mamy 341 level, jakieś buciki dla Barbara, bardzo fajne swoją drogą, nie trzeba w ogóle tutaj zamieniać runki, więc też to zrobimy i od razu obejrzymy. To już wam mogę poodznaczać, dlatego że, no to już oglądaliśmy, no i teraz cyk. Bart nie zrobił za dużo, w sensie Bert, tutaj, no Maguś też nie za dużo, no i co, Kunegunda coś zrobiła. Jakieś uniki widzę, okej, okay, no jakieś kryty, no ale też powiedzmy nie za dużo. Dobra, zobaczmy, jak my sobie poradziliśmy. Walki nekromanty bardzo fajne, bardzo lubię je oglądać, bardzo dynamiczne. No i spoko, tak naprawdę nawet nie był nam potrzebny hunt, wystarczył tylko ten golem i udało się go ubić. Dobrze, będę jeszcze robił oczywiście skana, ale z tego co widzę, to mamy tak, na gruboskórnego Gerta, który jest tutaj, mamy na niego 9%, to jest maguś, także też on nam tutaj łatwo padnie i da nam 300 milionów expa.
To jest super, dokładnie, mamy jakieś rękawice drogie, więc dobrze by je było zostawić, także tak, to sobie zrobimy tu, cyk, mamy gruboskórnego Gerta, tu sobie razy 3 weźmiemy, no i co, no oczywiście walka z tym magiem, potrzebne same kryty, bo pasywki nie możemy używać, teraz tak, strefa mroku, czy ja chcę to ubijać, no to są takie lochy, które nie dają za dużo expa, w ogóle jak my tutaj stoimy na tle levela, tutaj tacy najlepsi gracze, Munich 3-4-6, Nodi 3-4-7, to są tacy, powiedzmy, no i Marcin Uwo, ale Marcin Uwo, no to tyle grzybów wydał na tym koncie, że to jest po prostu głowa mała, więc nie ma co się do niego porównywać, ale tutaj Municzek na przykład nie gra wcale tak mocno na grzybach i ma 3-4-6, dobrze by ich było dogonić, no ale tyle leveli to ja na 100% dzisiaj nie wbiję, ale czy my chcemy to klikać? A może klikniemy, żeby jak najpóźniej na jak najwyższym levelu zacząć to stopowanie, skoro już dzisiaj ostatni odcinek taki typowy z klikania lochów, o Boże, jaki my mamy stary pierścionek tutaj, masakra, skoro już taki ostatni odcinek z klikania lochów na tym nekromancie i zaraz zaczynamy stopowaniem, to dociśniemy ile się da. Dobrze, teraz mamy wredną wiedźmę, czyli to jest dokładnie ten loszek. Jezu, ile tu jest lochów, ja już się gubię. Na wredną wiedźmę mamy 6%. No i właśnie, padło nam, mamy 342 level. Od razu to sobie obejrzymy, jak to wygląda. To również jest maguś. W ogóle my teraz na wielu lochach staliśmy na magach, nie? W wielu lochach staliśmy na magach. O Jezu, tam jaka bliska próba. On też jest chyba do zrobienia, ale nie ma co klikać na ślepo. Teraz tak, Esteros. Na Esteros mamy też prawie 6%. Kurczę, jak no, nam to wszystko ładnie idzie, to jest coś pięknego po prostu. Cyk, jest teraz zamknięty i mamy kolejny loszek odblokowany, miasto Intryk. Kolejny, o i klaser na 90% ponad, kolejne osiągnięcie. Kolejny itemek epicki, który kosztuje 10 milionów i najlepiej by było go zostawić właśnie do wiedźmy. Dobra, co kolejne? Teraz mamy tak, na Odyna mamy prawie 5%, na doktora Banksa mamy 4,5%. No i na Uruka Urciego mamy 2. I potem każdy kolejny to jest not possible. Dobra, czyli sobie ubijemy to wszystko co mamy. Czyli teraz jest Odyn. Odyn to jest tutaj. Na niego mamy, mówię, prawie 5%. On jest łatwy do zrobienia, cyk. W ogóle jakaś rózga kolejna. Zobaczmy jak to wygląda. Plus 45, aha, bo to jest stara. Dobra, to w ogóle z tego co widzę to ja mogę tak zrobić po prostu. Bo i tak tutaj no nie mam miejsca niestety w ekwipunku, możemy sobie dać to w HP, no a jeszcze trochę tych epików na pewno dostanę, teraz tak, Dr. Banks to jest karuzela z idolami, zobaczmy, na niego mamy, mówię, 4,5%, jego też sobie raczej ubijemy, w ogóle jak jego ubijemy, to chyba drugiego też powinniśmy ubić, ale no to są takie, no mówię, to jest bardzo, bardzo malutko expa, nie, to jest tak tylko bardziej dla klasera w sumie można to ubić, aniżeli właśnie dla expa, tutaj tylko plus 25, to nawet nie ma sensu runy zamieniać, podmieniać. I mamy ostatniego gagatka, czyli Uruka Urksiego, 2,40%, to jest oczywiście strefa światła, to jest Hemoridor, Góra Popiołów, dawny Hemoridor. Zobaczmy, czy uda nam się go pokonać, powinno, 2,5%, no i właśnie, i mamy 343 level, czyli w sumie już wbiłem max, jaki planowałem na dzisiaj wbić, a my tu jeszcze myślę, że się nie zatrzymamy i jeszcze troszeczkę tych loszków na pewno zrobimy. Dobra, robimy kolejnego skana. Ubiłem już tak naprawdę wszystko co mogłem z tego co widzę, więc robimy kolejnego skana EU8, no i zobaczmy co my jeszcze możemy zrobić. O kurde. No dużo możemy zrobić, zdecydowanie. Mamy tak, miasto Intryk 60% na tego ziomeczka, zobaczcie, to jest darmowe 300 milionów expa. Podejrzewam, że Bridget też ubijemy, bo ona jest też, jest bardzo podobnym magiem co ten 10 w Westerosie, nie? Raczej jak tamtego się ubija, to i tam też się powinno ubić, procenty są bardzo podobne, więc nawet tutaj nie sprawdzam, tylko dokładnie ubijam, cyk. Mamy teraz tak, tego to już muszę sprawdzić procenty, mamy Ślizg Gogona, na niego mamy 15%. Ubijemy go sobie na luzie, cyk, mamy 344 level, teraz mamy haniebnego handlarza, zobaczcie jak nam się tu w ogóle wszystko odblokowało, to jest coś pięknego, haniebny handlarz też, cyk, pada. Kolejny mamy na tego w strefie mroku, na te smoki, aha, nie mam miejsca w ekwipunku, ale to wszystko nam kosztuje po 10 milionów, dobra, to musimy zrobić tak i w ogóle musimy obejrzeć te ciekawe loszki. Dom chyba oglądałem, szczerze mówiąc to nie wiem, ale to jest maguś, więc powiedzmy, że obejrzymy, bo to jest krótka walka, maga z magiem tak naprawdę. Jak oglądam drugi raz, to przepraszam, ale się wybiłem z rytmu. Strasznie tutaj, powiedzmy, że się podjarałem tym, jakie mamy super procenty na te lochy, ile my dzisiaj leveli jeszcze jesteśmy w stanie wykręcić. I to głównie, zobaczcie, z takich lochów, które...
Tak naprawdę, a w ogóle miałem sprawdzić na 13 piętro. Na 13 piętro w mroku mamy jeszcze prawie 3%, więc super. Z takich lochów, które tak czy inaczej musimy kliknąć, no bo wiadomo, ten to miasto Intryk na przykład po pupila, 13 piętro też po pupila, więc tutaj na luzie. Dobra, ślizgogon to w sumie nieistotny. No i ten haniebny handlarz, on nam też dał 300 milionów expa, więc też możemy go obejrzeć. Piękny odcinek w ogóle, piękny odcinek, dużo grzybów wydanych, czyli to co lubicie. Jakieś szukanie broni epickiej, jakieś skipowanie klejnotów, to tamto, także piękny odcinek. Teraz tak, na kapitana kofeinę mamy, czyli to jest ten loszek, dobrze jest go ubić, na niego mamy prawie 4%, dobrze to ubić nawet po właśnie naklejkę do klasera. Czemu by nie? 13 piętro potem mamy niecałe 3% i na Leandera mamy 1,60% i potem na zakreble w karuzeli z dolami mamy 0,24%, czyli dobra, czyli zakreble jest dla nas w tym momencie nieosiągalny, jeżeli chodzi właśnie o karuzelkę, więc... Dobrze, czyli teraz tak, tego ubiliśmy, lecimy do 13 piętra, już można powiedzieć, że powolutku nam się zakres tych lochów zwęża, które możemy ubić, rozumiecie o co chodzi. Już tutaj są coraz mniejsze procenty, coraz mniej będziemy mogli tego poubijać, ale jeszcze parę skanów na pewno zrobimy. Jeszcze tutaj parę skanów zrobimy i co za tym idzie, dokładnie parę lochów ubijemy, cyk. To jest na wszystkie staty, od razu można rozmontować, czemu by nie. W ogóle możemy kolejny itemek ulepszyć razy 9. No dobrze by to było wszystko równomiernie zrobić, ale przez to, że tego metalu nam tyle brakuje, to właśnie to wygląda tak jak wygląda. Dobra, zobaczmy, no tutaj Barbar nie zrobił za wiele, tutaj Maguś też w sumie nie, no i jak Kunegunda. Ja lubię te walki oglądać. Teraz mamy w dzisiejszym odcinku głównie walki z magami, więc niestety Nekro się nie może posługiwać swoją pasywką, ale no tutaj, no właśnie, zobaczcie, 48 milionów, 44,5 miliona, dwa houndy poleciały w tego liczy Krupetago i po prostu został on pokonany. Coś pięknego, nie? Tak mi się podoba ta klasa postaci, że to jest niesamowite. Dobra, czyli tak, podły liczy krupa pad, teraz mamy Leandera. Jak w ogóle ten S... Wiecie ile wydałem grzybów? Wydałem jakieś 400 grzybów w tym momencie na same lochy, nie licząc oczywiście skipowania gemów w twierdzy, nie licząc tutaj... no po prostu szukania broni epickiej, tam pozostałych rzeczy generalnie. Na same lochy wydałem około 400 grzybów, więc no SF Tools niesamowicie pomaga. Wbiłem już na ten moment 7 leveli zaraz, jak tego Leandera nam się uda pokonać. No i te 7 leveli na tym etapie za 400 grzybów. No SF Tools jest nieocenione, SF Tools jest bardzo pomocne. Tak naprawdę zwłaszcza dla graczy jakiś eko, to jest coś niesamowitego. Dobrze, czyli Leandera jak pokonamy, to już nie mamy większych procentów na jakieś tam inne lochy. Okej, został pokonany, super, mamy 3, 4, 5 level, mamy jakiś kolejny pasek, jego możemy dać od razu do kotła, tutaj mamy cyk, Leander. No i zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda. W ogóle zobaczcie, tak naprawdę zmieniłem tylko broń, wymieniłem te gemy, bo miałem stare. I zobaczcie jakiego dużego mi to boosta dało, ile mogłem lochów kliknąć. Gdzie wcześniej miałem, wczoraj jeszcze sprawdzałem tak naprawdę i miałem chyba najwyższe procenty na lochy, to tam 1,5% albo 2. Więc no mówię, bardzo, bardzo dużo to dało. Leander pokonany, no i zobaczmy, zobaczmy teraz, czy jeszcze coś tutaj dzisiaj możemy wykręcić. Wszystkie... Okej, no nie są te procenty takie złe, powiem wam szczerze, dlatego że tak, strefa mroku, na tego mamy... A ja go nie ubiłem w końcu? Ja go... Wydawało mi się, że go ubiłem, kurczę, musiałem jakoś pominąć. Dobra, w każdym razie na tego mamy 4,5%, on nam powinien dosłownie za momencik paść. Potem mamy na bałwan i wilk cienia, w mieście Intryk mamy prawie 4%, więc on też nam padnie. To jest na wszystkie staty, od razu dajemy tu. Na tego mamy prawie 4%, powinien paść i jak on nam padnie, to nam padnie kolejna, bo to jest zwiadowca, dokładnie, to nam poleci z bomby. Tylko kurde, my tu już nie mamy miejsca, Jezu, dramat. Zobaczcie, no tu możemy jeszcze to sprzedać, tragedia, nie mamy w ogóle miejsca, dużo zmarnowanych golda, zwłaszcza, że no, ale... A, nie ma eventu Wiedźmy, event Wiedźmy był tydzień temu. Kurczę, jakby się zgrał ten ostatni czar z eventem Wiedźmy tydzień temu, to by było coś pięknego, można by to było wszystko od razu do Wiedźmy wrzucić, no ale trudno, jest jak jest. Dobra, oglądaliśmy tą walkę? Nie wiem, czy oglądaliśmy. Obejrzyjmy najwyżej jeszcze raz. Zakręcony jestem dzisiaj, ale bardzo się jaram, jaki progres robimy i jak tutaj nam to wszystko ładnie idzie. I co za tym idzie, że dzisiaj już zaczynamy wreszcie to stopowanie lochów. Czyli no dla jednych etap bardzo nudny, bo się robi tylko awkę i codzienne czynności. No a dla innych jak dla mnie etap bardzo przyjemny. No i tak jak wam mówiłem, czerwona demonika padła nam za jednego grzyba. Tutaj mamy klatę, zobaczmy, plus 79, trochę pancerza na minus. Możemy wymienić chociażby temu, dlaczego by nie. Tu sobie też od razu odzyskamy klejnot w ten sposób. Dobra, czyli to nam padło. Tą demonikę oczywiście też możemy od razu sobie obejrzeć jak ta walka wyglądała. No ale mówię, to jest zazwyczaj taki loch, który pada nam z bomby. No i mamy 3, 4, 6 level, czyli zrównaliśmy się z topowymi levelami w naszej gildii.
z tego co widzę. Tutaj no oni mają 3-4-7, Munich ma 3-4-6, Munich ma w ogóle 90,5% klaserka, my mamy ile? My mamy już nawet więcej klasera, zobaczcie, co ciekawe. Teraz tak, Zapominalska 5, to jest ten, na niego mamy prawie 2%, czy jest sens go ubijać, jak mamy tylko 1,80%, daje nam expa tyle co nic. No dobra, skoro padł, to czemu nie? Teraz mamy Zwiada, to on nam chyba też padnie, dokładnie, i zamkniemy kolejny loszek, jakieś naklejki do klasera, kolejne osiągnięcie, pięknie, to musimy niestety sprzedać, jest jak jest. Dobra, dalej, Diabolores 0,70, 13 piętro 0,72. Diabolores chyba nie chcemy ruszać, tak naprawdę, bo po co, szczerze mówiąc, po co? No ona nam da niby event, w sensie event, item epicki, ale po co? Natomiast tego Roberta Parketingowca jeszcze możemy na pewno spróbować machnąć, skoro na niego mamy 0,72%. Czy on nam da kolejny level? No jakbyśmy się zrównali z Nodim i Dechvirem. Dechvir w ogóle, z tego co pamiętam, to od startu serwera praktycznie jeden z topowych leveli w naszej gildii. Pozdrawiam, jeżeli ogląda. Jakbyśmy się z nimi zrównali, to by było po prostu świetnie. No ale 0,70 to już nie jest wcale tak dużo, więc no tutaj już wiadomo, no potrzeba dużo szczęścia. To jest jeszcze maguś. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale taki loszek też, no trzeba go kliknąć, nie? Jak nie dzisiaj, to na którymś tam z kolejnych odcinków, bo to robimy po to, żeby właśnie tego pupila w mroku sobie zdobyć. Dobra, no dawaj, dawaj, proszę cię, padnij w miarę szybko, bo jeszcze może jakieś loszki byśmy tutaj poklikali. Cyk, mamy to i mamy przy okazji broń dla Barbara, 26% runka, plus 53, rozrzut, no tragiczny, ale lepszy niż mamy obecnie, więc spoko, możemy podmienić. Dlaczego by nie? Zrobimy sobie to tak, tutaj sobie zaczarujemy od razu za pamięci, tu mamy wszystko ok, dobrze. Zobaczmy jak ta walka przebiegała. Tutaj tak, Barbar, no praktycznie nic nie zrobił, Mariuszek, no dwa kryty, spoko, Kunegunda też dwa kryty, więc spoko, no i reszta oczywiście my, tutaj nawet bez jednego kryta się obyło, ale nam to padło, dobrze. Cyk, cyk, no i zobaczmy, kolejne procenty, czy my coś jeszcze tu możemy ubić i jak to ogólnie wygląda. S8, pyk. No nie bardzo, nie bardzo, szczerze mówiąc. Na kolejnego w 13 piętrze, o, to już jest not possible. Kurczę, no szczerze powiem wam tak, ten smoczy skarbiec w mroku też już jest nie do zrobienia, TBH. Mamy na niego 0,40, więc nie ma co. Ale jakbyśmy ubili tą Diabolores, która jest magusiem, na nią mamy... Dobra. Nie było tematu, nie było tematu. Chciałem powiedzieć, że na nią nam spadło. Mamy teraz 0,58%, ale skoro nam padła w dosłownie chwilę, to nie będę narzekał i tym samym dobiłem 3-4-7 level, czyli tak jak chłopaki, czyli ja jestem ukontentowany. I tak prawie na 350 to stopowanie lochów sobie zaczniemy. Zobaczmy jeszcze, no na te infernusy, które nam się odblokowały, mamy 0,34% i to są jednocześnie najwyższe procenty na lochy, jakie mamy ogólnie na tym nekromancie. Dobrze, mamy jeszcze troszkę grzybków. O, zobaczcie, kolejne lochy nam się w ogóle odblokowywują. Co ciekawe, tutaj... No kurde, czy my go ubijemy? Dobrze by było sprawdzić procenty. No to jest słaby loszek, nie? Więc tutaj nie wiem, czy nawet nie lepiej by go było zrobić chociażby po te procenty do klasera, bo skoro mamy tak długoterminowo stopować, to wiecie, no to im więcej tych procent w klaserze, tym więcej expa, codziennie zawki i tak dalej. No ale nie padała jakoś łatwo, dobra, na razie go zostawimy, może na kolejnym odcinku podejmiemy tą decyzję. Dobra, i może jeszcze troszeczkę pokopiemy, no teraz mamy jeden slot w ekwipunku, więc nie będzie to wcale takie proste, ale może jeszcze pokopiemy troszkę, może by nam się udało tak, no ja jestem, widzicie, ja taki jestem, że ja wszystko muszę do końca docisnąć. Nie mogę sobie zostawić trochę grzybów, muszę się wyzerować niemalże na odcinku, tylko żeby docisnąć wszystko co mogę. No i właśnie co chcę teraz zrobić? Chcę tego ostatniego gema legendarnego jeszcze dostać. Nie ukrywam, żeby już po prostu mieć czystą głowę, żeby mieć wszystkie te gemy mniej więcej powymieniane, wszystkie te gemy mniej więcej nowe, jak na oczywiście 10 kopalnię, no i po prostu zacząć tutaj sobie z czystym sumieniem stopować lożki. Ale zobaczcie, nie wiem jak ktoś chce, o co my tu mamy. O, proszę bardzo, to mamy. No i to nam, ale nie chcę już tego ubijać. Nie ma sensu, bo to nam ani nie da naklejki do klasera. Tutaj pierwszych dwóch by nam padło z bomby, nie? Pierwszych dwóch byśmy zabili z bomby. To jest zawsze tak naprawdę, no praktycznie jeden level do przodu, ale nie chcę tego ubijać z racji tego, że nie jest to nam potrzebne. Nie ma sensu. Ja już zaczynam po prostu, tak jak wspomniałem, stopowanko lochów. Jak komuś się chce, to może policzyć, ile czasu nie poleciał nam legendarny gem. To jest bardzo ciekawe, powiem wam szczerze. To jest bardzo ciekawe, dlaczego tak długo nie leci. Z racji tego, że po prostu no wcześniej nam leciały w miarę regularnie, a teraz przed klikaniem lochów. I teraz, no zobaczcie, w ogóle nam to nie leci. Tak naprawdę, no kolejny na z rękę. No i dobra, ostatni. Zobaczmy, legendarny, proszę.
No cóż, dobra, trudno, nie udało się. W międzyczasie nam tam jakiś duży oczywiście poleci, to sobie podmienimy w tych laczkach. Ja tutaj jeszcze zanim będę gemy dalej wymieniał, to pewnie dobiję kopalnię do 25, także jeszcze mamy dużo czasu. Próbowałem, nie udało się, trochę golda jeszcze zarobiłem z tego skipowania gemów. Zdarza się, jest jak jest. Dobrze widzowie, tak naprawdę tyle. 40 minut odcinka, mam nadzieję, że się wam podobał. No bo dużo dzisiaj zrobiliśmy, wykorzystaliśmy eventy na maksa. Zrównaliśmy się praktycznie z topką naszej gildii, jeżeli chodzi stricte o level. Tutaj z Marcinem nie, no ale Marcin wiadomo, z nim ciężko, on ma tutaj bardzo mocną postać, bardzo mocne gemy, bardzo mocne statystyki, wszystko ma generalnie bardzo mocne, rozumiecie o co chodzi. Tutaj no ładnie zaspamowaliśmy czat, więc to akurat spoko. No i dobrze, na koniec topeczkę wam mogę pokazać, natomiast topeczka wygląda tak, że oczywiście no praktycznie cała już stopuje lochy, nie? Tutaj zobaczcie, oni mają jakieś 365 levele, 360 generalnie około, no i praktycznie cała stopka stopuje lochy. W ogóle bardzo dużo itemków epickich z Tornada 500+ się pojawiło na serwerze, więc jeżeli ktoś gra na EU8, to może sobie poszukać, może do mnie napisać też tutaj w wiadomości prywatnej w gierce, to ja tam podeślę, bo u nas na Discordzie gildyjnym co chwilę ktoś wrzuca. Tak czy inaczej, no po tym evencie epickim, co teraz był w ten weekend, bardzo dużo osób właśnie jakieś tam itemki z Tornada 500+ pozdobywało i można ich sobie ubić i zdobyć do klaserka. To też taka informacja, tu w ogóle Gilmag ma który 350, okej. Okay. To taka informacja dla was, tu w ogóle ktoś 351 ze zwykłą bronią, to ciekawe w sumie. Rzadko kiedy się spotyka coś takiego. O, tutaj na przykład macie cały secik wojownika z tego Tornada 500+, więc no, pamiętajcie o tym, że już można szukać. Tak wygląda topka, nic się tu nie zmienia tak naprawdę od ostatniego odcinka, niewiele się zmieniło, bo praktycznie cała topka stopuje lochy, także już ten progres o wiele zwolnił. Topka gildyjna tak, top 5 egzekwo z Necropolis, tutaj no myślę, że warto to zaznaczyć, fajnie to idzie jak na taki mocny serwer, co już mówiłem, twierdzę niezbyt istotne, pupilki jesteśmy w pierwszej 30, zaraz wam pokażę, my mamy 71 pupili, dzisiaj złapiemy 72, ale wam pokażę ile tutaj ma najwięcej na serwerze pupili. Z tego co widzę, to jedna osoba ma 76, no ale właśnie, tutaj ten nekromanta, który jest chyba najwyższym levelem nekromanty na świecie, ma już 81 tych pupili, 365 level, no ten ziomek ciśnie bardzo mocno, stopowanie lochów zaczął na 354 levelu i zobaczcie ile już ma leveli przewagi, także no ciężko będzie docelowo powalczyć o ten najwyższy level nekromanty na świecie, ale pewnie w międzyczasie się bardzo dużo osób wykruszy, skończą grę, no zawsze to tak działa, nie ma co się oszukiwać. Więc może mimo wszystko nam się uda. Jak nie najwyższy, to na pewno jeden z najwyższych, to bez dwóch zdań. Dobrze, no i podziemia, ranking podziemi też niezbyt istotny. Tak to wygląda, tyle, chyba wam wszystko pokazałem, wszystkie ciekawsze lochy i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pytania co do nekromanty, co do mojej postaci i tak dalej, to oczywiście dawajcie znaka w komentarzu. Chętnie wam odpowiem. Przypominam, że promocja na grzybki trwa jeszcze dzisiaj do północy, 20%. Można używać mojego kodu twórcy, macie wszystko na banerku nad moją głową. To jest oficjalny sklep internetowy Shakesa, wiadomo. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Subujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę oczywiście zostawcie. No i co? I chyba tyle. Dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!